Swoją przygodę z rodziną Soulsborne Kierownik już właściwie rozpocząłem od Dark Soulsów pierwszych. Do tej części mam pewien sentyment, ale nadal uważam, że nie jest najlepszą produkcją studia From Software. Do stworzenia tego filmu zabierałem się naprawdę długo, bo bardzo ciężko było mi ustawić poszczególne produkcje w danym rankingu. Jeśli miałbym zrobić taką tier listę na szybko, no to moja tier lista wyglądałaby w taki sposób. Każda z tych produkcji ma naprawdę genialne elementy, ale też ma swoje wady. A jeśli miałbym na szybko przejść do meritum samego filmu, no to tak wyglądałaby moja tier lista. Ale nie o to przecież chodzi. Pod wieloma filmami zadawaliście pytanie, jaka jest moja ulubiona część Soulsów, czy też całej rodziny Soulsborne Kierowing, jaką część samych Dark Soulsów uważam za najlepszą i dlatego po wielu godzinach przemyśleń udało mi się w końcu jakoś tam ustawić te gry od najgorszej do najlepszej. I zanim przejdziemy dalej, pamiętajcie, że jest to tylko i wyłącznie moja opinia. Możecie się z nią jak najbardziej nie zgadzać. Jeśli macie jakąś inną listę, śmiało możecie dać znać w komentarzu. Jestem ciekaw waszej tier listy Soulsów. No i jeśli mielibyście pomysł na jakiś film tego typu, bądź też innego, niekoniecznie związanego z samym czystym gameplayem, to możecie również dać znać w komentarzu. No a teraz, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do tier listy. Demon's Soulsy ustawiłem na sam dół rankingu jako najgorszą część, głównie przez wzgląd na brak quality of life elementów. Biorę tutaj pod uwagę zarówno Demon's Soulsy na PS3, czy też remake na PS5. Nie ma to większego znaczenia. Dla samego rankingu będę brał najlepsze edycje, najlepsze wersje gier, które możemy obecnie kupić na rynku. Czyli jeśli jest gra na PC, to będzie to gra na PC-ta. Jeśli jest to remaster, będzie to remaster. Demon's Soulsy jest to przede wszystkim baza wszystkich Soulsów. Od tego właśnie się wszystko zaczęło. Ogniska, checkpointy, bossowie, respawn przeciwników po odpoczęciu właśnie przy checkpointach. Ta część ma naprawdę genialną atmosferę. Ciężko jest to dokładnie wytłumaczyć. Ja w tą grę zacząłem grać dopiero, gdy przyszedłem jedynkę oraz dwójkę Dark Souls i grałem w tą wersję oczywiście na PS3. I mimo iż była najbardziej chyba drewniana ze wszystkich części, to nadal przemierzanie tego świata sprawiało naprawdę ogromną satysfakcję. Poza tym w samych Demon's Soulsach mieliśmy bardzo unikatowych bossów. Do każdego bossa trzeba było podejść w zupełnie inny sposób. Te walki były zdecydowanie najprostsze ze wszystkich produkcji From Software i sama walka sprowadzała się do znalezienia sposobu na pokonanie danego przeciwnika. Czy w przypadku Astray wystarczyło właśnie pokonać ochroniarza i wtedy Astraya sama sobie odbierała życie, czy też w przypadku Tower Knighta wystarczyło pokonać kuszników na murach zaraz obok i walka też stawała się prostsza. I to był właśnie element, który sprawiał, że gracz musiał zacząć myśleć strategicznie, a nie rushować na pałę na jednego bossa. Sama gra również posiada bardzo klimatyczny hub, jakim jest Nexus, no i oczywiście Maiden in Black, czyli naszą strażniczkę ognia. I samo rozłożenie wszystkich NPC-tów w tym hubie miało logiczną całość. Po jednej stronie mieliśmy inteligencję, gdzie mieliśmy magów, po drugiej stronie mieliśmy właśnie Wiary, Umbasę, a każdy inny NPC, którego mogliśmy spotkać na swojej drodze, rozsiadał się na środku samego Nexusa, zaraz obok klińców. Mamy również w tej grze naprawdę sporo ciekawych, intrygujących historii NPC-tów, czy to na przykład Yuria, wiedźma, którą mogliśmy znaleźć zamkniętą w wieży, ranioną przez grubych strażników. Jeśli z nią porozmawiamy, możemy się właśnie dowiedzieć, dlaczego tam siedzi, co oni z nią robili. Mamy też nawet Astrea, która jest bossem ostatniego klińca, gdzie podczas walki prosi nas, żebyśmy stąd wyszli, żebyśmy tu nie przychodzili, bo to jest sanktuarium dla zagubionych i zniszczonych. Nie ma tutaj niczego do zebrania. No i ostatnim elementem, za którego naprawdę uwielbiam Demon's Soulsy, jest tendencja świata. Jest to taki element, który jest kompletnie niewyjaśniony przez samą grę. Zwykły niedzielny gracz, czy też gracz, który po raz pierwszy będzie grał w Demon's Soulsy, nie będzie miał praktycznie pojęcia o tym, co się dzieje w tym momencie. Tendencja, czyli karma świata, może być albo biała, albo czarna. No i wiadomo, mamy kilka poziomów. I dzięki tej mechanice możemy dotrzeć do lokacji, które były wcześniej zamknięte. I mimo iż jest to niezła mechanika, to w głupi sposób możemy sobie zaprzepaścić na zyskanie nowych przedmiotów. Wystarczy stracić życie, mając postać człowieka, i automatycznie tracimy też część swojej tendencji. To strasznie boli, to powinno być troszeczkę inaczej załatwione, to mogłoby być w ogóle lepiej wytłumaczone w trakcie samej gry i wtedy nie byłoby z tym żadnego problemu. Gdyby balansowanie tą tendencję było łatwiejsze, to uważam, że byłaby to jedna z najlepszych mechanik, jakie kiedykolwiek były w samych grach From Software.
teraz właśnie przechodząc do tych gorszych elementów samej gry, to moim zdaniem podzielenie jednego świata na mniejsze klince nie jest też dobrym zabiegiem. Nie mamy tej łączności z całym światem, tylko możemy się teleportować tak jakby do zupełnie innych wymiarów. To troszeczkę właśnie burzy imersję i może sprawiać właśnie takie wrażenie, jakbyśmy grali w inne gry. Jest to też po części oczywiście ograniczone tym, że jednak PS3 to był kloc i naprawdę fajnie by było, gdyby był to jeden cały świat i po prostu żebyśmy mieli różne odnogi. Kolejną kiepską rzeczą jest zdecydowanie ilość grindowania. Jeśli chcemy ulepszyć dane bronie na najwyższy poziom, to musimy naprawdę mnóstwo zabijać przeciwników i dropić te cholerne bryły poszczególnych ulepszaczy. Niektóre mają 1% szans na dropnięcie, niektóre mają 2% szans na dropnięcie i to naprawdę jest męczące, jest cholernie męczące. Jeśli gramy sobie jedną postacią, to naprawdę musimy sobie wybierać dosłownie, co chcemy ulepszyć, żeby mieć jakąś naprawdę mocną broń. Następnym elementem jest oczywiście zdrowie. Jeśli stracimy człowieczeństwo, tracimy połowę naszego zdrowia, 50% dosłownie. Da się to znegować, bo jest jeden pierścień, który redukuje wtedy nam zdrowie o 25% tylko, ale wtedy zajmujemy sobie jeden cały slot na pierścień. Wydaje mi się, że strata tylko 25% zdrowia przy stracie człowieczeństwa to powinien być bazowy element, a nie opcja podczas używania Klingringa. No i jak moglibyśmy zapomnieć o samym udźwigu, czy też wadze przedmiotów? Od Dark Soulsów pierwszych w górę nie mamy ograniczeń, jeśli chodzi o ilość przedmiotów, które możemy nosić przy sobie. W Demon's Soulsach niestety tak jest. Musimy co chwilę wracać do Nexusa, pakować rzeczy do schowka, bo jeśli tego nie zrobimy, to po prostu nie będziemy w stanie podnieść rzeczy z ziemi. W tej produkcji również nie możemy skakać, nie możemy robić ataku z wyskoku. Jest wiele elementów, w których właśnie taki atak by się przydał, no ale niestety nie możemy tego robić. Ale w Demon's Soulsach możemy przeskakiwać przez różne barierki, gdzie normalnie w Soulsach jest to niemożliwe. Brakuje również w tej części butelki Estusa. Możemy zbierać ziółka, które możemy używać jak w Bloodborne i dla takiego początkującego gracza to może być problem. Bo pamiętajcie, że nie mamy stałego źródła leczenia. Jeśli na początku zginiemy zbyt dużo razy, tracimy wszystkie ziółka i nie mamy się czym leczyć. I wtedy taki gracz również będzie musiał zaczynać grę od nowa, bo nie będzie w stanie przejść przez dany level. Flaszka Estusa zawsze powinna być, to też eliminuje przy okazji element grindowania. Kolejne na liście są Dark Soulsy drugie. Jest to zdecydowanie najbardziej hejtowana część ze wszystkich gier rodziny Souls, Born, Kiro, Ring. Ale mimo wszystko ma też wiele naprawdę niezłych elementów. Majula moim zdaniem jest to najlepszy hub ze wszystkich gier From Software. Jest ona zdecydowanie najbardziej klimatyczna, ma genialny soundtrack. Mamy dostęp do kilku budynków, mamy dostęp również do różnych kapliczek. No i mamy również tam posążek, na którym możemy sprawdzać na bieżąco ilość śmierci wszystkich graczy od początku, kiedy wyszła gra. W Dark Soulsach drugich po raz pierwszy otrzymaliśmy możliwość robienia Power Stance'a, czyli mogliśmy używać dwie bronie tej samej kategorii jednocześnie. Potrzebowaliśmy więcej statystyk oczywiście, no ale wtedy też nasz damage output, czyli obrażenia, które zadajemy przeciwnikom, były znacznie większe. To jest mechanizm, którego mi brakowało w Dark Soulsach trzecich, ale na szczęście już w Elden Ringu otrzymaliśmy z powrotem właśnie Power Stance. Poza samym Power Stance'em w Dark Soulsach drugich mieliśmy naprawdę ogromną ilość różnych broni do użytku. Było ich ponad 175 bodajże. Co prawda w Dark Soulsach drugich mieliśmy reskiny, no bo jednak nie wiem czy wiecie, ale w podstawowych Dark Soulsach drugich w skrzyneczce w tej całej posiadłości Kayla na dole mogliśmy otrzymać losowo jedną broń również, która była dosyć unikatowa. To był całkiem ciekawy element, ale było to też niestety FOMO. Ta część gry również była genialnie zoptymalizowana pod samą magię. Ta magia nie była OP, ale nie była też zbyt słaba, żeby poradzić sobie z przeciwnikami. Otrzymaliśmy również heksy, mieliśmy dużo nowych rodzajów magii i ona była naprawdę mega, mega przyjemna. Nadal uważam, że w sumie jeśli chcemy pograć z magiem i chcemy jakoś faktycznie część Dark Soulsu sobie przejść, to zdecydowanie polecam zagrać w dwójkę. Dark Soulsy drugie również oferowały nam sporo nowego kontentu w New Game Plus. Po pokonaniu głównych bossów w New Game Plus otrzymywaliśmy nowe dusze, za które mogliśmy również otrzymać nowe bronie. Niektórzy bossowie również byli trudniejsi, bo twórcy dodali nowych przeciwników, na przykład na arenę walki z bossem, jak to było w przypadku na przykład grzesznicy, czy też zręcznego strażnika. I nie odchodząc zbytnio daleko od nowej gry plus, mieliśmy również Żarę Ascezy. Żara Ascezy podnosił poziom nowej gry w danej lokacji o jeden do góry, dzięki czemu mogliśmy zdobyć również kilka dusz z danego bossa i odebrać sobie kilka broni na przykład. To było naprawdę świetne, bo można było zrobić sobie power stance z broni z bossów nawet i nie trzeba było przechodzić całej gry dwukrotnie, żeby móc właśnie walczyć takimi brońmi. Żarów Ascezy również mogliśmy właśnie używać do progresowania niektórych questów, tak jak questów na przykład Lugatir czy też Bernala. To jest właśnie kolejny element, którego mi brakuje w całych Dark Soulsach trzecich czy też w Elden Ringu. No i na sam koniec taki jeszcze stricte kosmiczny
kosmetyczny plus, no to jest Fashion Souls. Moim zdaniem akurat zbrojki w Dark Soulsa drugich wyglądały najlepiej chyba ze wszystkich części. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do tych mniej przyjemnych elementów. Adaptacja. Statystyka, która została dodana właśnie w tej części, która zwiększa szybkość i zręczność naszej postaci. Bo na bazowym poziomie adaptacji większość postaci klasowych, startowych ma bardzo mało iframesów, czyli kratek, w których nasza postać jest niewrażliwa na jakikolwiek atak. Jeśli ktoś przeszedł sobie Dark Souls 1 czy też Dark Souls 3 nawet, a potem przychodzi do Dark Souls 2, to na samym początku, jeśli będziecie rolować przez ataki bossów czy też innych przeciwników, to bardzo często będziecie dostawać w głowę. I żeby dojść do takiego średniego rola w Dark Soulsach pierwszych, czyli 11 iframesów, to musimy dobyć około 22 czy tam 23 punktów adaptacji. Większość klas zaczyna z poziomu adaptacji około 10, no to musimy sporo początkowych poziomów wrzucić w samą adaptację, żeby dużo przyjemniej nam się grało. I odchodząc jeszcze niezbyt daleko od samej adaptacji oraz iframesów, to pamiętajcie, że w tej części również nie możemy przechodzić przez mgłę czy otwierać skrzynek w trakcie, gdy goni nas jakiś przeciwnik, bo tutaj też nie mamy iframesów. Jeśli zaczniemy przechodzić przez mgłę, przeciwnik nas trafi, stoimy przed mgłą i praktycznie nas może zabić w tym momencie. Dark Souls 2 również cierpi na strasznie nieprzyjemne i nierówne hitboxy. Czy to w walce z Seralonem, czy to w walce z Dark Lurkerem, czy to nawet w walce z Rycerzem Oparów, bardzo często można było dostać dosłownie obrażenia na granicy naszego bezpieczeństwa. Zepsute hitboxy występują dosyć często, ale jeśli podbijemy sobie wystarczająco adaptację, to nie są też aż tak odczuwalne, bo damy radę po prostu przez nie przeskoczyć. W Dark Soulsach drugich cały czas mamy również problem z niszczeniem broni. Ta broń nam się niszczy dosyć szybko, mimo że i tak jest znacznie lepiej. Przed patchem, moi drodzy, po kilku uderzeniach można było faktycznie zniszczyć sobie broń i mieliśmy problem. Tak teraz nadal ten element dalej występuje i w wielu przypadkach jest ciężko. Musimy cały czas nosić przy sobie proszki, przez to też musimy wydawać mnóstwo samych dusz na kupienie tych proszków. No i jeśli broń ma mało wytrzymałości, no to sorry, ale będziecie często wracać do ogniska. No i na sam koniec ten element, który mnie najbardziej drażni, że musimy grać w tą grę tylko online. Oczywiście na PC-cie da się to zrobić poprzez zablokowanie dostępu do sieci samych Dark Soulsów drugich, czy też na konsoli pewnie można by było odpiąć po prostu kabel od internetu. Ale to nie o to chodzi. Fajnie by było mieć taki tryb stricte offline. I to może być troszeczkę kontrowersyjne, bo następne na liście są Dark Souls 3. Tą grę przede wszystkim cechuje progres, jeśli chodzi o mechanikę samego gameplayu, względem właśnie poprzednich części. Walczy się dużo przyjemniej, gra jest znacznie szybsza, mamy nowy zasób w postaci Focus Pointsów, czyli punktów skupienia, punktów many, czy też punktów magii, zależnie od tego, jak to interpretujecie. Jest to po prostu niebieski pasek do używania właśnie zaklęć, czy też sztuk samej broni. W tej części również te bronie się tak często nie niszczą, nie trzeba nawet nosić ze sobą żadnych proszków. Animacje również w tej części gry były znacznie przyjemniejsze dla oka, czy to naszych postaci, czy to właśnie przeciwników. W tej również części mogliśmy używać w nieskończoność zaklęć czy też cudów. Potrzebowaliśmy do tego właśnie tego zasobu FP. Dark Soulsy 3 również cechuje genialny soundtrack. Soundtrack w walce z bossami jest zdecydowanie 10 na 10. I tutaj o tym soundtracku mógłbym opowiadać wiele, ale jeden z moich zdecydowanie ulubionych, no to jest oczywiście soundtrack z walki z różami otchłani. No i chyba największy plus samej tej części to są bossowie. Widać było, że mnóstwo pracy zostało włożone w stworzenie tych oto kreator. I tutaj nie chodzi tylko i wyłącznie o poziom trudności. Chodzi przede wszystkim też o design. Czy to właśnie tancerka, która przypominała nieco jakąś tam baletnicę? Czy to tragiczni stróżowie otchłani, którzy musieli walczyć ze sobą cały czas przez klątwę? Czy to właśnie Pontific Sullivan, który walczy dwoma mieczami, potrafił się klonować? Tych bossów było naprawdę mnóstwo i każdego można było dosyć dobrze zapamiętać. Ja osobiście w tej części nie lubię bardzo dwóch elementów. Pierwszy z nich to klasycznie jest równowaga, czy też poise. Nieważne jaką ciężką zbroję byśmy założyli, i tak praktycznie każdy atak przeciwnika nas wywróci z równowagi. Ta równowaga w tej części jest zliczona zupełnie inaczej, ona nie działa i moim zdaniem jej tu nawet nie ma. Kolejnym problemem jest ogólnie samo okno parowania. To nie jest tak, że się nie da. Da się wszystko zrobić. Do tej pory, jak walczę z Pontificiem Sullivanem, staram się go za każdym razem parować, bo tak jest przyjemniej i łatwiej, no ale to okno jest naprawdę dziwne. Jedyna tarcza, która ma sens do parowania w tej części, jest to po prostu puklerz. Niektórzy na przykład speedrunnerzy używają cestusa, czy też samej ręki, ale mi to kompletnie nie siada. Ta część jest również zbyt liniowa. Czy to w dwójce mieliśmy na przykład możliwość pójścia w dowolną stronę świata, mogliśmy przejść do trzech różnych lokacji, progresować dalej, tak tutaj
idziemy prosto przez wysokość Enelotrik, potem schodzimy do Osady Nieumarłych, potem idziemy sobie również w jedną stronę, potem owszem, możemy pójść na Stróżów Otchłani albo w stronę Katedry, ale to jest tyle, potem znowu wracamy i znowu idziemy prosto. Nie podoba mi się też w tej części to, że to jest taka ulepszona część Dark Soulsów pierwszych. I ta gra ma naprawdę mnóstwo ciekawych lokacji, takich jak Katedra Głębin, czy też Mroźny Illithil, ale jest też mnóstwo takich kopii wklejek z pierwszej części Soulsów, czy to Anor Londo, czy to Wysoka Ściana Lothric, która jest dosłownie parafią Nieumarłych z Dark Soulsów pierwszych, tylko zremasterowaną, czy to nawet Loch Illithilu, który wygląda i działa podobnie jak Latria z Demon Soulsów. Wiecie, to jest jednak trzecia część gry, no to musi być jakieś zamknięcie całej trylogii, ale mimo wszystko mogliby postarać się o stworzenie czegoś troszeczkę innego. Dark Soulsy pierwsze to jest zdecydowanie najlepsza, moim zdaniem, gra z całej trylogii. Ma również sporo takich nieprzyjemnych elementów, ale przede wszystkim cechuje ją sam level design oraz łączność świata. Porównując to do na przykład trzeciej części, którą omawiałem dosłownie przed chwilą, tutaj te lokacje są ze sobą praktycznie wszystkie połączone. Idąc sobie na przykład do ruin Nowego Londo, wykorzystując windę, możemy bez problemu przejść dosłownie od tyłu do parafii Nieumarłych. Możemy przejść przez Dolinę Smoków, możemy wejść sobie do Blightham z dwóch różnych stron. Możemy również z samej parafii Nieumarłych wrócić windą do samego Firelinka, czyli do takiego hubu Dark Soulsów pierwszych. To łączenie świata, to interconnectivity pomiędzy lokacjami jest elementem zdecydowanie najlepszym ze wszystkich części Dark Souls. To łączenie nie jest jakieś z dupy, nie przechodzimy jakimś magicznym przejściem do poprzedniej lokacji, tylko te wszystkie łączenia mają ze sobą jakąś tam spójną całość. I jasne, można by było powiedzieć, że od połowy gry mniej więcej to łączenie świata troszeczkę zanika, bo przechodzimy do Lost Izalith, czy tam do grobowca, czy tam nawet do samej biblioteki, ale jest to przede wszystkim problem z samą premierą gry, bo ona była strasznie raszowana na sam koniec. Od tamtego momentu już możemy się śmiało teleportować, więc to też jakoś tak zbytnio nie przeszkadza. W tej części również równowaga była naprawdę genialnym elementem, tak samo jak i parowanie. Parować mogliśmy każdą dowolnie tarczą i to parowanie wchodziło za każdym praktycznie razem. Było mocno intuicyjne od pewnego momentu, no a równowaga, jeśli założyliśmy sobie cały na przykład set kamiennego rycerza, to mogliśmy nawet stankować jeden bądź dwa hitki od samego Nito, jednego z wielkich bossów Dark Soulsów pierwszych. Ta część Dark Soulsów jest mocno metodyczna i strategiczna. Tutaj lokacje są trudniejsze niż sami przeciwnicy. Czy to Forteca Sena, gdzie mieliśmy jakieś topory, które latały i próbowały nas zrzucić na dół, czy stał jakiś właśnie wąż, który rzucał w nas takimi zaklęciami. Czy to na przykład właśnie Blightham, gdzie chodziliśmy po jakichś tam drewnianych rusztowaniach, mogliśmy łatwo się ześlizgnąć na dół, spaść i się zabić i mieliśmy również przeciwników, którzy strzelają do nas toksycznymi strzałkami. Może ci bossowie nie są aż tak trudni jak na przykład w Dark Soulsach trzecich, samo przejście przez lokację do samego bossa, pokonanie go sprawiało naprawdę ogromną satysfakcję. I za każdym razem, kiedy przechodzę tą grę, to wspominam sobie właśnie, jak w tym miejscu na przykład nie udało mi się przejść, bo byłem zbyt głupi, nie wiedziałem, co się stanie, albo w tym miejscu gdzieś tam spadłem, bo zignorowałem przeciwnika, który stoi niedaleko samego przejścia. Ta część również ma swoje minusy. Końcówka samej gry potrafi być naprawdę męcząca, gdy próbujemy przejść przez Lost Izalith, czy też przechodzenie właśnie przez Kryształową Jaskinię, gdzie mamy sporo golemów, no i oczywiście mamy też tam ukryte ścieżki, po których musimy chodzić, na przykład używając pryzmatów, jeśli nie wiemy, gdzie mamy pójść. I tak samo same wejście do grobowca, gdy nie mamy żadnego źródła światła, potrafi być właściwie nie do przejścia nawet, jeśli ktoś gra po raz pierwszy. Tam jest tak ciemno, że nie widać nic poza naszą postacią. W tej części również zdobywanie broni z bossów było strasznie nieprzyjemne, bo musieliśmy dobić jakiś tam, na przykład, nie wiem, złamany miecz na plus 6, dopiero potem mogliśmy to przetworzyć na broń z bossa. Ruiny Nowego Londo to też jest właśnie jedna z ostatnich lokacji, ale tam musieliśmy używać tymczasowej klątwy, żeby móc walczyć z duchami. Ta tymczasowa klątwa była zdecydowanie za krótka, po zażyciu tej klątwy nie mogliśmy również używać żadnych buffów. Znaczy, mogliśmy część, ale nie wszystkie. I ta właśnie tykająca bomba w postaci tymczasowej klątwy potrafiła też bardzo często zagrać na nerwach gracza. Uważam, że mogła być troszeczkę dłuższa, może nawet o dwa razy tyle dłuższa, i żeby nie negowała buffów i byłoby znacznie przyjemniej. No i ostatnim już takim problemem samych Dark Soulsów pierwszych, to pewnie zaboli już weteranów, czy też kogoś, kto przechodzi tą grę kilka razy, jest to ta słynna rolka w cztery strony. Jeśli zaznaczymy sobie cel w Dark Soulsach pierwszych, to możemy rolować tylko na cztery strony. Lewo, prawo, góra, dół. Nie możemy rolować po przekątnej, na ukos. Dopiero gdy odblokujemy cel, to możemy sobie śmiało rolować. To też często potrafi utrudniać walkę z bossem, no ale tak jak mówię, przede wszystkim boli to raczej weteranów.
Nadeszła pora na najnowszą produkcję From Software. Elden Ring jest to zdecydowanie najlepsza część Dark Souls. I mimo iż w nazwie nie jest to Dark Souls, nie jest to ten sam świat, to jeśli zagramy sobie w Elden Ringa, to poczujemy, że są to Dark Souls. Po raz pierwszy właśnie otrzymaliśmy otwarty świat. Jest on ogromny, ale jest naprawdę również piękny. Jest on podzielony na 6-7 różnych większych światów, które również podnoszą poziom trudności przeciwników i zwiększają im statystyki. Samym meritum poszczególnych właśnie światów są Legacy Dungeony, czyli lokacje, w których nie możemy używać wierzchowca i musimy przejść tą lokację z buta. Zazwyczaj kończy ona się jednym właśnie z większych bossów, które posiadają jakiś tam wizerunek. Otwarty świat dał graczowi mnóstwo swobody. Mamy również wierzchowca w postaci torrenta, czy też kozy, konia, jak chcecie go nazwać, tak możecie go nazwać. Możemy śmiało właśnie sobie na nim podróżować, możemy również na nim walczyć. Koza również może skakać dwukrotnie i przez to możemy właśnie pokonywać wiele przeszkód w naszej drodze w bardzo przyjemny i szybki sposób. Elden Ring również zaoferował nam nową mechanikę w postaci prochów do przyzywania sojuszników. To jest taki koop, tylko możemy przyzywać sojuszników w konkretnych, określonych miejscach i każdy z nich ma jakieś tam swoje unikatowe umiejętności. Ta mechanika jest naprawdę przydatna dla każdego nowego gracza, który nie grał wcześniej w Soulsy i chciałby jakoś wejść w ten świat. Przyzywając sobie właśnie do pomocy różne duchy, różnych kumpli, możemy w bardzo łatwy sposób pokonywać bossów, bo po prostu dzielimy się agro właśnie z naszym sojusznikiem. Ta produkcja również zaoferowała nam mnóstwo nowych inkantacji oraz czarów. Mamy nowe elementy, takie jak właśnie na przykład inkantacje kamienia. Mamy również inkantacje smocze, które polegają na nakładaniu różnych dotek, na przykład właśnie zimna, czy też szkarłatnej zgnilizny. Mamy ogólnie dużo nowych czarów też. Otrzymaliśmy również popioły wojny, które są takimi weapon artami z Dark Soulsów III i możemy nakładać je praktycznie na każdą broń. Nasza postać nie jest ograniczona do konkretnej broni, bo ma konkretną umiejętność, tylko możemy sobie w wielu przypadkach zmieniać te umiejętności z danej broni. Otrzymaliśmy również nową mechanikę w postaci skradania się czy skakania, tak jak właśnie w Sekiro. To otwiera zupełnie nową płaszczyznę do przemierzania lokacji i do walki z przeciwnikami. Na samym pierwszym Legacy Dungeonie, czyli Burzowym Zamku, możemy wskakiwać sobie na budynki, skakać, skracać część lokacji. Dzięki skoku możemy również przeskakiwać nad niektórymi atakami horyzontalnymi przeciwników, czy też różnych bossów. To otwiera wiele nowych furtek. I od zawsze właśnie miałem takie poczucie, że jeśli moglibyśmy w Soulsa skakać, to ta gra miałaby znacznie większy potencjał i można by było zrobić dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy. W Elden Ringu również otrzymaliśmy niesamowity eliksir. Jest to taki estus, który nakłada nam różne buffy na naszą postać, jakieś tam czasowe. Może nas leczyć, może dawać nam szybką regenerację wytrzymałości, może zwiększać nasze obrażenia od magii, od cudów, od inkantacji. Jest też nawet jedna kropelka, która pomaga nam uniknąć jednej najgorszej fazy jednego z głównych bossów. Wrócił również Power Stance. Tak jak w przypadku Dark Soulsów drugich, możemy walczyć dwoma brońmi tej samej kategorii i wtedy mamy zupełnie inny sposób walki. Power Stance jest genialny i dalej zastanawiam się, dlaczego w ogóle w Dark Soulsach został pominięty. Może teraz zabrakło czasu, nie wiem, wiem, że Power Stance robi robotę. W tej części również mamy znacznie więcej dialogów i questy są mocno rozbudowane. To jest fajne. Tutaj te questy są wyciągnięte, potrafi jeden quest ciągnąć się przez całą praktycznie grę. Mamy na przykład wątki Rani, czy też samej Fii, które kończą się jakimś większym ultrabossem. Mam również wątek wulkanicznego dworu, taki wątek a la asasynów, w którym polujemy na innych NPC-tów. No i przechodząc teraz do tych mniej przyjemnych elementów, to przede wszystkim jest optymalizacja. Eksplorowanie otwartego świata na PC-cie w Elden Ringu jest strasznie przyjemne. W wielu momentach klatki spadają do 40, do 50. Walka z niektórymi bossami w otwartym świecie jest mega nieprzyjemna właśnie przez wzgląd na te spadające klatki. Nie wiem jak jest na konsoli, bo na konsoli nie grałem, ale z tego co słyszałem jest lepiej. Mając otwarty świat, mając tak dużą ilość bossów, również będziemy mieli kopii wklejki. Jest wielu bossów, którzy się powtarzają. Walczymy praktycznie z tym samym przeciwnikiem, albo troszeczkę zmienionym pod względem właśnie elementów, których może używać, na przykład magii, czy też szkarłatnej zgnilizny. Innym takim negatywnym elementem, który bardziej jest skierowany w moją stronę, jest to, że ta gra jest zoptymalizowana pod granie właśnie z duchami. Jeśli chcemy grać solo, to niektórzy bossowie kompletnie są nie fair w stosunku do nas. W wielu przypadkach takie wolne okno, w którym możemy zaatakować jakiegoś bossa, jest zdecydowanie za krótkie, i bardzo ciężko jest zadać jakiekolwiek obrażenia. Na samym końcu gry też mamy strasznie dużo bossów głównych i przez to też ta końcówka się strasznie przeciąga.
Ale tutaj mamy Godfreya, który potem zamienia się w Horelu, potem walczymy z Radagonem i potem walczymy jeszcze z Eldeńską Bestią. I ta właśnie końcówka tej gry potrafi się rozciągnąć na kilka godzin czystej walki, bo bardzo często będziemy ginąć i będziemy musieli powtarzać wszystkie fazy od samego początku. Brakuje mi też trochę takich większych legacy dungeonów, właśnie jak na przykład Burzowy Zamek, czy też Stolica, bo mamy też jakieś tam, wiecie, pomniejsze jaskinie, czy też pomniejsze grobowce i tym podobne. I jak za pierwszym razem, gdy gramy po raz pierwszy w Elden Ringa, przechodzimy sobie do lokacji, bawimy się bardzo dobrze, czyścimy każdą jaskinię, tak potem w kolejnych przejściach to troszeczkę męczy. Wolałbym więcej takich większych legacy dungeonów, właśnie jak Wulkaniczna Twierdza, Burzowy Zamek czy Stolica, niż mniejszych takich właśnie jaskiń czy grobowców i innych tego typu rzeczy. Na drugim miejscu jest Bloodborne. Bloodborne jest chyba najbardziej klimatyczny i najbardziej mroczny ze wszystkich gier rodziny Soulsborne Kiro Link. Design poszczególnych lokacji, świata, tego jak przedstawiona jest ta cała noc polowań na bestie, jest niesamowita. Jest mroczna, jest obrzydliwa, ale jest naprawdę genialna. Eksplorując same Yharnam, poznając NPC-ty, rozmawiając z nimi, doszukując się różnych tam wskazówek w samych notatkach, czy widząc tych wszystkich ludzi, którzy zmieniają się w bestie, sprawia, że gracz zapomina się w tym, co się dzieje dookoła i skupia się tylko i wyłącznie na tej grze. Widzimy w trakcie gry, gdy pora dnia zaczyna się zmieniać, jak zmieniają się również postaci w tej grze. Część z nich się całkowicie zmienia, część z nich znika, część z nich umiera, część z nich przemienia się całkowicie w bestie. I te elementy sprawiają, że wracam do tej gry bardzo często nie tylko przez wzgląd na to, z kim będę walczył, ale też przez wzgląd na to, co będę eksplorował. Bossowie w tej części również są dosyć unikalni. Wiemy, że walczymy przede wszystkim z bestiami, ale walczymy również z jednostkami wyższymi. Sama mechanika walki w tej grze sprawia, że musimy być dosyć agresywni. Mamy tą mechanikę rally, czyli jeśli przeciwnik zbije nam trochę zdrowia, to możemy sobie go odzyskać, atakując właśnie przeciwnika. Większość tych bossów jest dosyć unikalna, do większości z nich trzeba podejść w zupełnie inny sposób, ale praktycznie każdego bossa możemy również zestunować i zadać mu cios krytyczny. Kolejnym takim genialnym elementem Bloodborne'a są bronie tropiciela. Może nie ma ich tak dużo jak na przykład w Soulsach, gdzie mamy nawet setki broni, tutaj jest ich może kilkadziesiąt, ale są to bronie, które możemy transformować. Możemy zrobić z nich właśnie zupełnie inną broń. Jeśli weźmiemy broń w dwie łapki, możemy rozdzielić broń na dwie części, możemy dodać do tego element ognia, czy też element błyskawicy. Dodaje nam tak jakby dodatkową broń do broni, której używamy. Kolejną nową mechaniką oraz dodatkową walutą jest też wgląd. Możemy za pomocą wglądu kupować kilka buffów do swojej postaci, jakieś sety i tym podobne, ale również jeśli mamy więcej wglądu, to też widzimy zupełnie inaczej świat. Możemy widzieć nowych przeciwników, pojawiają się nowe cienie, niektórzy przeciwnicy mają zupełnie nowe ataki. I to właśnie sprawia, że jeśli dużo eksplorujemy, dużo dowiadujemy się rzeczy o danym świecie, to widzimy, jaki on naprawdę jest. No i na sam koniec taki dobry element, który również będzie złym elementem, czyli kielichy. Mamy pakiet tych samych dungeonów, które nie różnią się niczym, nieważne kto gra, na jakiej konsoli, gdzie gra, ale mamy również lożki, które są generowane przez samego Bloodborne'a i one się różnią w zależności od seeda. To jest bardzo fajny element, bo pozwala to nam farmić najlepsze gemy, które możemy sobie potem wkładać do broni i broń staje się znacznie lepsza. Ale niestety, no, jest to dosyć powtarzalne i te lożki się prawie niczym nie różnią, dlatego też potrafią być mocno męczące. I to też sprowadza się właśnie do kolejnego punktu, czyli do grania online w tą grę. Bo jest to gra tylko i wyłącznie na PS4 i żeby grać online, musimy kupić subskrypcję PlayStation. Jeśli ktoś kupi sobie grę, to nie może korzystać na przykład z lochów właśnie z określonym seedem. Community Bloodborne'a znalazło mnóstwo seedów, w których można farmić konkretne przedmioty, jak właśnie jakieś mocne gemy, jak jakieś konkretne bronie, czy też nawet farmić dusze. I jeśli ktoś nie kupuje subskrypcji PlayStation, no to niestety do tego dostępu nie ma. I gdyby tylko ta gra weszła na peceta, to by było coś niesamowitego. Można było korzystać z tych lożków, grać w koopie i bawić się naprawdę świetnie, bez dodatkowych opłat. I jeśli gracie offline, nie kupujecie subskrypcji PlayStation, to żeby zdobyć właśnie najlepsze gemy do naszej broni, to musimy sporo grindować i szukać losowo w danych miejscach jakiegoś gemu. Bloodborne byłby na pierwszym miejscu mojego rankingu, gdyby nie był w 30 klatkach i w niecałym Full HD. I tak wiem, że dla wielu z was 30 klatek to może nie jest żaden problem i tak grać na telewizorach, ale ja osobiście korzystam z monitora 160 Hz teraz, korzystałem ze 144 Hz od ostatnich kilku lat, i nawet 60 klatek dla mnie to jest troszeczkę mało, ale w Soulsach się już przyzwyczaiłem do 60 klatek. Każda gra From Software działa w 60 klatkach poza Bloodborne'em. Widać, że gra się zestarzała pod względem samym wizualnym. Nie wygląda brzydko, bo jest to specyficzny styl,
ale znacznie lepiej byłoby mieć właśnie lepsze podbite tekstury i ładniejszą znacznie grafikę. Poza tym, gdyby była na PC-cie, można by było ją modować, można by było zrobić jakiegoś randomizera albo inne ciekawe rzeczy. Brakuje mi tego. Gdzie jest remake Bloodborne'a? No i dotarliśmy do ostatniej pozycji mojego rankingu, czyli do Sekiro. Sekiro przede wszystkim cechuje niesamowita walka. Jest bardzo satysfakcjonująca. Sam dźwięk odbijania się broni od siebie, gdy deflektujemy każdy atak przeciwnika, jest cholernie satysfakcjonujący. Dla niektórych graczy ta walka może nie być aż tak przyjemna jak dla mnie. Można by wręcz powiedzieć, że ta walka staje się w pewnym momencie powtarzalna, ale uwierzcie mi, nie ma nic lepszego niż deflektowanie przeciwnika do samego końca i pokonywanie bossów jeden po drugim bez straty jakiegokolwiek zdrowia. W pewnym momencie ta gra nie jest po prostu grą, ale czymś artystycznym, wręcz jakąś teatralną sztuką na przykład. Jeśli ja osobiście miałbym właśnie oglądać jakieś na YouTubie filmy z samych walk, bez żadnego komentarza, bez niczego, to zdecydowanie wybrałbym Sekiro. W Sekiro po raz pierwszy otrzymaliśmy możliwość skradania się, skakania, czy nawet właśnie używania Linki. Możemy przechodzić lokacje na kilka różnych sposobów, możemy się skradać, możemy grać jak faktyczny shinobi, zabijając po cichu każdego przeciwnika, albo po prostu wbiegać w pełną falę przeciwników i walczyć z nimi w grupie. Mamy do dyspozycji wiele różnych narzędzi shinobi, które pomagają nam właśnie zwalczać większe grupy przeciwników, czy też po prostu walczyć z jakimiś bossami. Praktycznie do każdego mini bossa w całej grze możemy zakraść się po cichu i zbić mu jeden pasek zdrowia. Jak wiecie, w Sekiro mamy na każdym mini bossie przynajmniej dwa paski zdrowia, no i na każdym bossie również, czasami zdarzają się trzy. Dlatego jeśli możemy sobie dosłownie o połowę skrócić samą walkę z jednym przeciwnikiem mocniejszym, to dlaczego by tego nie robić? Jak w każdej grze From Software mamy genialny soundtrack, tak Sekiro również nie jest tutaj żadnym wyjątkiem. Czy to sam ambient gdzieś tam w lokacjach, czy to właśnie muzyka podczas walki z różnymi bossami, jest naprawdę świetna. W Sekiro jesteśmy również w Japonii, więc też ten styl troszeczkę wszystkich lokacji się różni, ale jest również bardzo klimatyczny. Fountainhead Palace, jedna z ostatnich lokacji w Sekiro, jest chyba jedną z najładniejszych ogólnie lokacji we wszystkich grach From Software. W tej produkcji dostaliśmy również nowe przedmioty użytkowe, takie jak cukierki, które dają nam czasowe buffy. I te buffy są bardzo mocne. Sam Gachin Sugar, który ukrywa naszą obecność i pozwala nam faktycznie po cichu wybić większość przeciwników, jest strasznie mocny. Czy też cukierek Yashariku, który zwiększa nam obrażenia dla samej postury, czy też dla samego zdrowia w znacznym stopniu. W tej części również nie mieliśmy żadnego kreatora postaci. Nasza postać była już stworzona od samego początku. I to właśnie to sprawiło, że tej fabuły dla naszej głównej postaci było znacznie więcej niż w poprzednich grach From Software. Bardzo długi, skomplikowany wątek samego Kuro, czy też boskiego dziecka, zerwanie nieśmiertelności, czy też skierowanie się w stronę ojca i zostanie takim złym vilanem dosłownie samego świata Sekiro. Gra była wypełniona fabułą i te zadania też były skomplikowane i dosyć długie. To jest zdecydowanie na plus. Samo Sekiro ma kilka problemów, no bo też nie mamy tutaj żadnej możliwości zmiany ekwipunku, nie możemy używać innych katan, innego rodzaju broni, są tego protezy, ale to nie jest to samo. Nie możemy również zmienić zbroi, nie możemy zmienić samego ekwipunku. Więc to granie w nowe gry plus dla niektórych z was może nie mieć sensu. Dla mnie osobiście ma, no bo mamy możliwość ewentualnie zostawienia talizmanu Kuro, przez co te okna do parowania są znacznie mniejsze i nie możemy po prostu blokować ataków. Poza tym, na pierwszym przejściu nie jesteśmy w stanie pokonać wszystkich bossów. Mamy inne zakończenia i każde zakończenie właśnie oferuje nam jakiegoś tam bossa na samym końcu. Kolejnym elementem, którego zabrakło, jest tryb online. Mi to osobiście nie przeszkadza, bo lubię przechodzić sobie te gry solo bez żadnej pomocy, czy też omijając całkowicie PvP. Ale wiem, że dla wielu graczy tego elementu brakowało. Wielu ludzi dalej gra w gry From Software, bo jest tam tryb PvP i ten PvP może komuś zdecydowanie sprawić przyjemność. No tutaj niestety go zabrakło. Zabrakło też jakiegokolwiek DLC. Część zakończeń pasowałaby zdecydowanie do jakiegoś DLC, ale po prostu nie otrzymaliśmy żadnego. Bardzo mi przykro. I Sekiro jest na szczycie mojego rankingu głównie właśnie przez to, że ta gra jest pełna, ta gra jest skończona. Poziom trudności tutaj polegał na nauczeniu się właściwie samych mechanik gry i z każdym to kolejnym bossem fabularnym, głównym, musieliśmy znać te podstawowe elementy jak deflektowanie, skakanie, odbijanie błyskawic i tym podobne. Ostatni boss w normalnym zakończeniu to jest właśnie kompilacja tych wszystkich mechanik, które poznaliśmy podczas całej gry. Jeśli udało nam się wszystkiego nauczyć przez całą grę, to przejdziemy ją bez żadnego problemu i gra nie jest aż taka trudna. I to jest właśnie, moi drodzy, mój ranking. Moja tier lista wszystkich gier From Software od Demon's Soulsów. Jeśli miałbym polecić komuś grę, od której warto zacząć grać w ogóle w gry From Software,
to polecimy chyba na samym początku Dark Soulsy, bo gra jest względnie wolna w stosunku do pozostałych i tutaj można się faktycznie nauczyć takich podstaw Soulsów. Czym są dusze, jak odzyskać swoje dusze, jak trzeba podchodzić do poszczególnych lokacji, nauczyć się, że w tej grze jest mnóstwo takich nie fair rzeczy w stosunku do gracza, czyli mnóstwo pułapek i tym podobne. Jeśli gracz już nauczy się, czym jest core samych Soulsów, to wtedy można zacząć właściwie grać w dowolną grę. Elden Ring to też jest taka gra, która może być w miarę prosta przez wzgląd na to, że możemy przyzywać sobie duchy, przyzywać sobie kumpli do pomocy. Zacząłbym zdecydowanie od Dark Soulsów pierwszych, żeby potem nie wracać do znacznie wolniejszej gry. Potem bym ruszył może Dark Soulsy trzecie albo Elden Ringa, jeśli chcecie. I dopiero potem mógłbym się zastanawiać nad samymi Dark Soulsami drugimi, Demon's Soulsami, Bloodborne'em czy Sekiro. Dark Soulsy drugie troszeczkę później, bo one też są wolne, ale jest tam ta cała adaptacja. Jeśli ktoś nie zjadł zębów właściwie na samych Soulsach, no to może się strasznie irytować, że nie może uniknąć jakiegoś ciosu. Demon's Soulsy też zostawiam na bok, no bo jednak tam mamy ten udźwig, mamy to ulepszanie przedmiotów. Jeśli ktoś nie będzie czuł się komfortowo grając w Soulsy nawet ze słabszą bronią, to może mieć problemy z samymi Demon's Soulsami. No a Bloodborne jest po prostu strasznie szybki, tam też trzeba troszeczkę mieć inne podejście do gry. No i Sekiro to też nie są takie stricte Soulsy. No i moi drodzy, z mojej strony to było w sumie tyle. Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o moim tier liście, czy napiszcie mi, jaka waszym zdaniem powinna być tier lista, jaką grę byście ustawili na najlepszą pozycję, a jaką na najgorszą pozycję. Dla mnie osobiście strasznie ciężko było zrobić ten ranking, nagrywam ten film w sumie kilka dni z rzędu. Uważam, że w każdą grę warto zagrać, uważam, że każda gra jest dobra. Nawet Dark Soulsy drugie są naprawdę dobre, ale trzeba troszeczkę zmieniać podejście jako gracz do poszczególnych części. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, jeśli chcecie możecie zostawić łapę w górę, jeśli nie to możecie zostawić łapę w dół. Jeśli macie jakieś pomysły na inne filmy tego typu, możecie dać znać w komentarzu. Na razie, trzymajcie się, cześć!